trasa naszej wycieczki rozpoczyna się w Alanii. Jesteśmy przed bramą tzw. fortecy wewnętrznej, która stanowi główną cytadelę zamku w Alanii. Kościółek świętego Jerzego z okresu bizantyjskiego datowany na X-XII wiek jest jedyną tak dobrze zachowaną budowlą na terenie fortecy wewnętrznej. Zamek zbudowano na wzgórzu, które w najwyższym punkcie ma 250 metrów wysokości. Mury zostały częściowo zrekonstruowane. Ze wzgórza roztacza się widok na Morze Śródziemne, Alanię i jej plaże. W tle widać zarysy gór Taurus. Kraniec półwyspu wysunięty daleko w morze. Tu wykonywane były wyroki śmierci poprzez zrzucenie skazańców ze skał do wody. Cały półwysep jest otoczony murami obronnymi o długości 6,5 km. Zostały one wybudowane w 1226 roku. W XIX wieku na terenie otoczonym murami zaczęto wznosić rezydencje mieszkalne. Z Alanii przejechaliśmy w okolice miasta Anamur do zamku Mamure. Warownia w obecnym kształcie została zbudowana w XII wieku. Zamek jest otoczony fosą, w której żyje kolonia żółwi. Murami zamkowymi są otoczone trzy duże dziedzińce. Okazale prezentują się mury i wieże zakończone blankami. W XIX wieku zamek był poddany gruntownej renowacji i obecnie stanowi jedną z najpotężniejszych i najlepiej zachowanych budowli tego typu w całym basenie Morza Śródziemnego. Na jednym z dziedzińców jest meczet, w którym nadal odprawiane są modły. Jest tu 36 wież, które w lepszym lub gorszym stanie zachowały się do dziś. Niebo i piekło to dwa duże zapadliska w górach Taurus. Niebo Toniecka o długości 250, szerokości 110 i głębokości 70 metrów. Do nieba można zejść po 452 stopniach schodów. Po drodze są pozostałości bizantyjskiej kaplicy Marii Dziewicy z V wieku. Według legend w tej jaskini gigantyczny potwór Tyfon, pół człowiek, pół zwierzę, więził Zeusa. Sto metrów dalej jest piekło. Zapadlisko ma 128 metrów głębokości i można do niego zajrzeć tylko z góry. Według legend znajduje się tu wejście do świata podziemnego. Tars jest miastem w południowej Turcji, w którym urodził się święty Paweł. Jesteśmy przed kościołem pod wezwaniem świętego Pawła. Jego obecny kształt pochodzi z 1862 roku, choć tradycja mówi, że kościół istniał tu już w 1102 roku.
Oficjalnie kościół jest muzeum i nie są w nim odprawiane regularne nabożeństwa. Wraz z otoczeniem wpisano go na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tars liczy około 250 tysięcy mieszkańców. Przyjmuje się, że miasto zostało założone między X a IX wiekiem przed naszą erą. Jeden z wielu meczetów. Fragment rzymskiej drogi z II wieku naszej ery. Biegła ona z Cylicji do Kapadocji. Studnia świętego Pawła. Legenda mówi, że często pił on tu wodę. Uważa się, że woda z tej studni ma właściwości uzdrawiające. Opuszczamy już Tars i jedziemy do Antiochii. Antiochia została założona około 300 roku przed naszą erą przez jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego. Obecnie liczy 220 tysięcy mieszkańców. Przez miasto przepływa rzeka Orontes. Muzeum archeologiczne. Pięknie rzeźbiony marmurowy sarkofag. W muzeum zgromadzono bogaty zbiór mozaik greckich i rzymskich z II i III wieku. Ifigenia w Aulis. Mozaika w formie bufetu. Herkules duszący węże. Tytan Okeanos ze swoją siostrą i żoną Tetydą. Marmurowe popiersia z początku naszej ery. Kamienie nagrobne. Orfeusz grający zwierzętom na lirze. Dionizos i Ariadna. Dionizos w towarzystwie satyra i pantery. Bazaltowa głowa lwa z XIV wieku przed naszą erą. Schody do świątyni XIII wiek przed naszą erą. Baza kolumny z VIII wieku przed naszą erą. Zbiory są eksponowane także na wolnym powietrzu. Eros i Psyche. Konny pomnik Atatürka. Panorama Antiochii, która obecnie nazywa się Antakya. Używana jest także nazwa Hatay. Pretensje do Antiochii zgłasza Syria, a w mieście i jego okolicach znaczna część mieszkańców nadal mówi po arabsku. Jednym z zabytków Antiochii jest wykuty w skale kościół świętego Piotra. Kościół istniał tu już w IV lub V wieku naszej ery. Około 1100 roku został przedłużony o kilka metrów przez krzyżowców z pierwszej wyprawy krzyżowej. Kolejna przebudowa miała miejsce w XIX wieku. Obecnie kościół jest obiektem muzealnym. Nad ołtarzem umieszczono w 1932 roku marmurowy posąg świętego Piotra.
Według tradycji pieczara należała do pochodzącego z Antiochii Łukasza Ewangelisty. Z boku ołtarza zbiera się woda, której używano do picia i do chrztów. Niedaleko od Antiochii, w miejscowości Harbije, jest kompleks malowniczych wodospadów. W upalne dni mieszkańcy miasta i turyści mogą rozkoszować się tu chłodem, odpoczywając w małych restauracjach i herbaciarniach. Park leży w pobliżu miejscowości Kachta. Na horyzoncie widać jezioro powstałe w wyniku budowy tamy Atatürka. Mogiła Karakusz usypana przez Mitrydatesa II jako miejsce pochówku królowych z Komageny. Orzeł na 9-metrowej kolumnie doryckiej. Przy mogile są jeszcze dwie 9-metrowe kolumny. Nieco dalej jest kolumna ze stelą przedstawiającą Mitrydatesa II z jego siostrą Laodik. W drodze do góry Nemrut dojeżdżamy do starorzymskiego mostu Cendere. To most łukowy nad potokiem Cendere. Ma on 120 metrów długości i 7 metrów szerokości. Rozpiętość łukowego przęsła wynosi 34 metry. Most został zrekonstruowany w 1997 roku. Obecnie jest zamknięty dla ruchu pojazdów, a w pobliżu starego wybudowano nowy most drogowy. W dalszej wędrówce po Parku Narodowym Góry Nemrut docieramy na teren Arsamei. To kamienny relief przedstawiający Mitrydatesa II ściskającego dłoń Heraklesa. Poniżej reliefu jest wejście do tunelu o nieznanym przeznaczeniu. Tunel ma 160 metrów długości i schodzi stromo w dół. Pod wieczór docieramy do góry Nemrut. Czeka nas dość strome podejście na szczyt, który wznosi się na wysokość 2134 metry. Na szczycie jest usypany kamienny kurhan o wysokości 50 metrów. Jesteśmy na wschodnim tarasie. Kompleks został zbudowany przez króla Komageny Antiocha I w I wieku przed naszą erą. Głowy odpadły od posągów, być może w wyniku trzęsień ziemi. Należą one do króla Antiocha oraz bogów greckich i perskich. Z lewej głowa króla Antiocha, z prawej Heraklesa. Głowy strażników lwa i orła. Głowa bogini Tyche. Siedzące na tronach figury miały 8 do 9 metrów wysokości. Kolejno od lewej król Antioch, Tyche, Zeus, Apollo i Herakles. Posąg lwa strażnika. W promieniach zachodzącego słońca przechodzimy na zachodnią stronę kurhanu.
Jest tu już duża grupa turystów oczekujących na zachód słońca. Na zachodnim tarasie nie zachowały się posągi, za to głowy są w lepszym stanie niż po stronie wschodniej. Możliwe jest, że kurhan usypany na górze Nemrut skrywa grobowiec króla Antiocha, ale dotąd nie udało się zweryfikować tego przypuszczenia. Na górze są też nowożeńcy z grupą towarzyszących im gości weselnych. Zaszło już słońce, więc pora udać się na nocleg. Jesteśmy przy zaporze Atatürk'a na rzece Eufrat. Tama ma 1819 metrów długości i 169 metrów wysokości. Wybudowano ją w 1992 roku. Edessa to starożytna nazwa miasta, które według tradycji było pierwszym miastem założonym po potopie. Muzułmanie łączą z miastem miejsce narodzin biblijnego patriarchy Abrahama. Miasto było też jednym z pierwszych ośrodków chrześcijaństwa. Skupiska chrześcijan istniały tu jawnie już od połowy II wieku. W dwóch stawach pływają święte karpie, a legenda głosi, że jeżeli ktoś złowi karpia, to oślepnie. Z prawej strony wejście do miejsca, w którym według tradycji urodził się Abraham. Miejsce to odwiedzają liczne pielgrzymki wyznawców islamu. Obok stoi meczet Mevlid i Halil. Ciekawe są dzieje tego miejsca. Najpierw była tu świątynia pogańska, na której miejscu wybudowano synagogę. W 150 roku naszej ery na miejscu synagogi wybudowano chrześcijański kościół, rozbudowany w czasach Cesarstwa Bizantyńskiego. W 1523 roku wybudowano tu meczet. W 1993 roku meczet gruntownie odnowiono. Główny dziedziniec meczetu. Nad miastem wznosi się twierdza z początku IX wieku. Widoczne nad twierdzą kolumny są datowane na 242 rok naszej ery. Park Gölbashi to swoista enklawa spokoju i zieleni, którą chętnie wybierają na wypoczynek mieszkańcy miasta. Kończymy pobyt w starożytnej Edessie, zwanej później Urfa, a obecnie Sandli Urfa. Midyat leży na terenie dawnej Mezopotamii, a jego historia sięga 3000 lat przed naszą erą.
Syryjczycy z Midiat podobno już w 38 roku naszej ery zaczęli wyznawać chrześcijaństwo. Do końca XV wieku w Midiat rezydowali biskupi syryjscy, a niektóre chrześcijańskie kościoły są nadal czynne i użytkowane. To dziedziniec kościoła Mor Bar Salmo, należącego do syryjskiego odłamu prawosławia. Został odbudowany w 1943 roku na fundamentach kościoła z V wieku. Starówka w Midiat jest świadectwem kunsztu dawnych syryjskich mistrzów kamieniarstwa. Kolejnym punktem na trasie naszej wędrówki jest miasto Hasankeyf. Leży ono nad rzeką Tygrys, a historia osadnictwa w tym miejscu liczy około 12 tysięcy lat. Są tu pozostałości ogromnego starożytnego miasta. W czasach rzymskich pełniło ono rolę miasta twierdzy, której celem było odpieranie ataków Persów. To ruiny górującego nad miastem tak zwanego Małego Pałacu. Historia wykutych w skale jaskiń sięga VIII wieku przed naszą erą. Zdaniem niektórych badaczy ich liczba może wynosić nawet 5,5 tysiąca. Funkcje mieszkań pełniły one jeszcze w przededniu I wojny światowej. Minaret meczetu El Risk z 1409 roku. Ruiny tak zwanego Starego Mostu, wybudowanego w 1116 roku. Jest on uważany za największy most zbudowany w okresie średniowiecza. Górne miasto leżące 100 metrów nad poziomem rzeki. Wykute w skale jaskinie tworzyły prawdziwe osiedla. Cały ten teren wraz ze starym miastem Hasankeyf został zalany w wyniku wybudowania tamy i lisu na rzece Tygrys. Za chwilę z tej niewielkiej przystani popłyniemy na wyspę. Ban jest słonym, bezodpływowym jeziorem. Leży na wysokości 1640 metrów. Ma 3755 km2 i jest największym jeziorem w Turcji. W wodach jeziora żyje tylko jeden endemiczny gatunek ryb z rodziny karpiowatych. Dopływamy do wyspy Agdamar, która ma 1 km2 i wznosi się 80 metrów ponad powierzchnią wody. Na wyspie jest ormiański kościół Świętego Krzyża z X wieku. Do 1915 roku kościół ten był jednym z najważniejszych obiektów dla ormiańskiej społeczności ze wschodniej Anatolii.
1915 roku na fali prześladowań Ormian w ówczesnej Turcji Osmańskiej dokonano masakry mnichów, a świątynię poważnie zniszczono. W latach 20. ubiegłego wieku dokonywano dalszych licznych aktów wandalizmu. Poważne prace renowacyjne przeprowadzono dopiero po 2005 roku. Wewnątrz są rzadkie w kościołach ormiańskich freski. Przedstawiają stworzenie świata i sceny z życia Jezusa. Płaskorzeźby na murach zewnętrznych przedstawiają motywy biblijne ze Starego i Nowego Testamentu, a także sceny o charakterze świeckim. Na kamieniach nagrobnych zachowały się typowe ormiańskie haczkary. W drodze do pałacu Ishaka Paszy zatrzymujemy się przy malowniczych wodospadach Muradiye. W zimie wodospady te częściowo zamarzają. Pałac Ishaka Paszy leży na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, niedaleko granicy z Iranem. Brama wejściowa na pierwszy dziedziniec. Brama prowadząca na drugi dziedziniec. Budowa pałacu trwała 99 lat i zakończyła się w 1784 roku. Podziw budzi kunszt ówczesnych kamieniarzy. Od końca XIX wieku obiekt popadał w ruinę. Obecnie został częściowo odrestaurowany i jest utrzymany jako tak zwana trwała ruina. Wejście do pomieszczeń mieszkalnych i ceremonialnych. W pałacu było podobno 366 pokoi, każdy z kominkiem, jako że wschodnia Anatolia znana jest z wyjątkowo silnych mrozów. Z okien pałacu na przeciwległym zboczu widać meczet z XVI wieku, a za nim ruiny starożytnej twierdzy, pochodzącej prawdopodobnie z okresu między XIII a VI wiekiem przed naszą erą. Sala jadalna. Zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, by spojrzeć na Ararat, najwyższą górę w Turcji, liczącą 5137 metrów. Masyw Araratu leży 32 km od granicy z Armenią i 16 km od granicy z Iranem.
to na górze Ararat miała osiąść Arka Noego po potopie. Ciężarówka z misternie ułożonym ładunkiem worków. Kars to ponad 130-tysięczne miasto w północno-wschodniej Turcji. Odwiedzamy tu ormiański kościół z XI wieku, który został przekształcony w meczet, potem w cerkiew, następnie w magazyn i sklep, by w 1998 roku wrócić do roli meczetu. Dzieje tego ormiańskiego kościoła świętych apostołów są doskonałą ilustracją burzliwej historii miasta. Nad miastem góruje cytadela zwana też zamkiem. Zamek powstał w 1153 roku, a po zniszczeniu przez Mongołów został odbudowany w XVI wieku. Miasto Ani było stolicą średniowiecznej Armenii od 961 roku. Zwane było miastem tysiąca i jednego kościołów. Na jego teren wchodzimy przez Lwią Bramę. W 1064 roku miasto zostało złupione przez Turków, a w 1236 roku zniszczone przez Mongołów. Po tych zniszczeniach było odbudowywane. W 1319 roku nawiedziło je silne trzęsienie ziemi, co pociągnęło za sobą stopniowy upadek. W XVII wieku miasto praktycznie zostało zapomniane. Miasto było otoczone pierścieniem podwójnych murów. To najlepiej zachowane mury wewnętrzne od strony północnej. W czasach swojej świetności w XI wieku Ani liczyło około 200 tysięcy mieszkańców. Kościół Odkupiciela z 1036 roku był miejscem przechowywania drzazgi z Krzyża Chrystusa przywiezionej z Konstantynopola. W 1957 roku połowę budynku zniszczyło uderzenie pioruna. Ani z trzech stron jest otoczone kanionami rzek. Po drugiej stronie jest Armenia. Kościół świętego Grzegorza Oświeciciela z 1215 roku jest jednym z najlepiej zachowanych budynków w Ani. Niestety czas i akty wandalizmu uszkodziły freski ze scenami biblijnymi i z historii kościoła. Katedra pod wezwaniem Matki Bożej z 1010 roku to największy kościół w Ani. Do katedry prowadziły trzy wejścia, osobno dla patriarchy, dla króla i dla ludu. W 1064 roku katedra została przekształcona w meczet, a potem na powrót w kościół chrześcijański. Ruiny mostu z okresu między XI a XIII wiekiem na granicznej rzece Akhurian. Ośmiokątny minaret meczetu Menicer z 1072 roku. W 1906 roku meczet został częściowo odrestaurowany. Jego charakterystyczną cechą są ściany zbudowane z czarnego i czerwonego kamienia. Dawna skalna wioska po stronie armeńskiej. Drugi
z kościołów świętego Grzegorza, prawdopodobnie z końca X wieku, ma kształt dwunastoboku. A to trzeci kościół świętego Grzegorza z 1005 roku. Miał być kopią katedry z Wartnoc, wybudowanej 18 km od Erywania, która została zniszczona podczas trzęsienia ziemi w 930 roku i nigdy nie została odbudowana. Ten kościół zawalił się wkrótce po wybudowaniu. Obecnie jest widoczny zarys ścian zewnętrznych oraz pozostałości kolumnady. Ruiny Ani są wspaniałym świadectwem ormiańskiej kultury, religii i potęgi w przeszłości. Po przekroczeniu granicy turecko-gruzińskiej zatrzymaliśmy się na krótki postój w Borjomi w celu dokonania wymiany pieniędzy. Borjomi to miasto uzdrowiskowe w górach Małego Kaukazu, znane z wody mineralnej o tej samej nazwie. Przez miasto przepływa rzeka Mtkwari, zwana też Kura. Gori to 55-tysięczne miasto, znane głównie z tego, że jest tutaj Muzeum Józefa Stalina. Opancerzona salonka, którą podróżował Stalin, gdyż nieustraszony wódz bał się latać. Budynek muzeum, w którym na powierzchni 3,5 tysiąca metrów kwadratowych zgromadzono około 40 tysięcy eksponatów związanych ze Stalinem. Pomnik Stalina. Pod tą konstrukcją mieści się chata, w której Stalin przyszedł na świat i spędził pierwsze 4 lata życia. W pobliżu Gori leży Upliscichę, starożytne skalne miasto. Zostało zidentyfikowane jako jedna z najstarszych osad miejskich w Gruzji. Powstanie budynków datuje się na okres od V wieku przed naszą erą do późnego średniowiecza. W czasach arabskiej niewoli, w okresie od VII do IX wieku, gdy Tbilisi było siedzibą emiratu, Upliscichę było głównym ośrodkiem politycznym i kulturalnym wschodniej Gruzji. Reprezentacyjna sala pałacowa, nazwana przez archeologów salą królowej Tamar. Miasto zostało opuszczone w XIV wieku, a wiele obiektów uległo zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi w 1920 roku. W centralnej części kompleksu Upliscichę znajduje się cerkiew z XII wieku. Miasto wznosi się na skalistym, wysokim brzegu rzeki Mtkwari. Wieczorem docieramy do Mtschety. Jest tu sobór katedralny Sveti Tshoveli z XI wieku.
Istnieje legenda, według której Elizeusz, Żyd z Mschety, wyruszył do Jerozolimy, by bronić Jezusa przed sądem Piłata, ale przybył tam dopiero w momencie ukrzyżowania. Nabył od rzymskiego żołnierza szatę Chrystusa i przywiózł ją do Gruzji. W Mschecie oddał szatę siostrze Sydonii, która otuliwszy się nią zmarła i została w niej pochowana. Na jej grobie wyrósł wielki cedr. Święta Nino poleciła, aby ściąć cedr i na jego miejscu wybudować kościół, ale cedru nie można było usunąć. Dopiero gdy Święta Nino modlitwą przywołała anioła, drzewo uniosło się i budowa została ukończona. Następnego ranka rozpoczynamy zwiedzanie Tbilisi. Rozpoczynamy od katedry Sioni, której nazwa wywodzi się od góry Syjon w Jerozolimie. Wybudowana w XV wieku dzwonnica przy katedrze Sioni. W katedrze przechowywany jest krzyż świętej Nino, uznawany za najcenniejszą relikwię gruzińskiego kościoła prawosławnego. Według legendy pierwszy kościół powstał w tym miejscu już w V wieku. Potem był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany. Obecny ikonostas pochodzi z XIX wieku. Wielka synagoga w Tbilisi, zwana sefardyjską. Została wybudowana w latach 1904-1913. Większa z dwóch sal modlitewnych, jest używana wyłącznie podczas szabatów, świąt i festiwali. Jest w niej galeria dla kobiet. Kościół Świętego Jerzego, jeden z najstarszych kościołów w Tbilisi, jest siedzibą diecezji apostolskiego kościoła armeńskiego w Gruzji. Nad miastem wznosi się twierdza Narikala. Most Pokoju. Widok z Mostu Pokoju na rzekę Mtkwari i twierdzę Narikala. Obok twierdzy wznosi się wykonany z aluminium 20-metrowej wysokości pomnik Matka Gruzja. Cerkiew Metechi z XIII wieku. Przy cerkwi stoi pomnik króla Wachtanga I Gorgasali, założyciela Tbilisi w V wieku naszej ery. Widok na miasto ze skalnego urwiska, na którym wzniesiono cerkiew Metechi, czyli Wniebowzięcia. Park Europejski. W czasie naszego pobytu w Tbilisi trwały jeszcze prace związane z jego urządzeniem.
Kolejką linową wjechaliśmy na wzgórze, na którym jest twierdza Narikala. W oddali widać Sobór Świętej Trójcy ukończony w 2004 roku. Ma 67 metrów wysokości. Matka Gruzja ma kielich wina dla przyjaciół, a miecz dla wrogów. Widok spod twierdzy na cerkiew Metechi, rzekę Mtkwari i budynki wznoszące się na wysokim klifie. Twierdza Narikala istniała już w IV wieku. Większość ocalałych fortyfikacji datuje się na XVI i XVII wiek. Widok z twierdzy na najstarszą dzielnicę Tbilisi, Abanotubani. Na dziedzińcu twierdzy jest odrestaurowany kościół świętego Mikołaja. Most pokoju to most tylko dla pieszych o długości 150 metrów. Budynek z kopułą to siedziba prezydenta Gruzji. Najstarszy kościół w Tbilisi, Bazylika Anchishati z VI wieku. Wieża zegarowa wybudowana w 2010 roku przez Rezo Gabriadze. Dwa razy dziennie prezentuje kukiełkowy mini teatr. Plac Wolności w centrum Tbilisi. Na kolumnie pozłacana figura świętego Jerzego. W drodze z Tbilisi do Batumi zajechaliśmy do monastyru Dżbari, czyli monastyru Krzyża z VI wieku. Wznosi się on nad dawną stolicą Gruzji Mtsetą u ujścia rzeki Aragwy do rzeki Mtkwari. Do tego malowniczego zakątka chętnie przyjeżdżają młode pary na sesje zdjęciowe. Zgodnie z nazwą monastyru, w centralnej części kościoła wznosi się duży drewniany krzyż. Według tradycji, święta Nino, która nawróciła Gruzję na chrześcijaństwo, modliła się na tym wzniesieniu i postawiła na nim krzyż. W tym miejscu wybudowano później monastyr krzyża. Batumi leży nad Morzem Czarnym, niedaleko granicy z Turcją. Wzdłuż morza i plaży biegnie 8-kilometrowa promenada. Jesteśmy na rondzie Lecha i Marii Kaczyńskich. Teraz cały ten teren jest zabudowany kilkunastopiętrowymi apartamentowcami. Gmach teatru. Fontanna Neptuna. Pozłocono ją w 2011 roku. Stutrzydziestometrowa wieża prezentująca 33 litery gruzińskiego alfabetu. Centralne wejście na bulwar w Batumi.
wieża zegarowa zwana wieżą Czaczy. Czacza to mocna gruzińska wódka. Ogród botaniczny w Batumi. Rosną tu tysiące egzotycznych gatunków roślin drzewiastych z niemal wszystkich stref klimatycznych na świecie. Oficjalne otwarcie ogrodu nastąpiło w listopadzie 1912 roku. Bananowiec. Eukaliptus. Ogród jest położony na urwistym brzegu morza w miejscu zwanym Zielonym Przylądkiem. Ma powierzchnię liczącą 110 hektarów. Cała kolekcja liczy 2037 gatunków roślin drzewiastych. Zanim opuścimy Gruzję, zatrzymujemy się jeszcze w twierdzy Gonio. Została ona zbudowana w pierwszym wieku naszej ery. Prostokątną warownię otacza kamienny mur obronny z 18 basztami. Mury mają 228 metrów długości i 195 metrów szerokości. Ich wysokość wynosi 5 metrów. Na terenie twierdzy były termy, a także system zaopatrzenia w wodę i kanalizacja. Legenda głosi, że na terenie fortecy znajduje się grób świętego Macieja, jednego z 12 apostołów. Jesteśmy na powrót w Turcji. Jest tu cerkiew prawosławnego kościoła greckiego z XIII wieku. W 1584 roku cerkiew została zamieniona w meczet, a w 1964 roku powstało tu muzeum. Elementy zdemontowane z meczetu po utworzeniu w kościele muzeum. Już po naszej wizycie w 2013 roku uruchomiono tu ponownie meczet. Monastyr Sumela stoi na wysokiej, stromej skale nad wiecznie zielonymi lasami i górskim strumieniem na wysokości około 1200 metrów nad poziomem morza. To nieczynny męski klasztor prawosławny pod wezwaniem Marii Dziewicy położony na górze Mela. Monastyr znajduje się na terenie Parku Narodowego Altindere. Akwedukt, który dostarczał mnichom wodę. W 1923 roku monastyr został opuszczony przez mnichów w następstwie wymiany ludności greckiej i tureckiej. Obecnie monastyr Sumela jest atrakcją turystyczną, ale także miejscem pielgrzymek głównie z Grecji i z Rosji. Kompleks klasztorny składał się ze skalnego kościoła, kilku kaplic, kuchni, pokojów dla uczniów, domu gościnnego, biblioteki i poświęconego źródełka. Data powstania klasztoru jest niepewna. Obecny kształt kompleks osiągnął w XIII wieku. Zewnętrzna ściana wykutego w skale kościoła. Jest ona w całości pokryta freskami. Najstarsze pochodzą prawdopodobnie z XIII wieku. Wiele z nich jest mocno uszkodzonych.
Na freskach są sceny biblijne przedstawiające głównie dzieje Jezusa i Matki Boskiej. Wewnętrzne ściany kościoła i sufit są także pokryte freskami. W monastyrze była przechowywana ikona Matki Bożej, uważana za cudotwórczą. Według legendy była ona dziełem świętego Łukasza. Schody prowadzące do wyjścia z monastyru. Ostatni rzut oka na klasztorne zabudowania i opuszczamy to niezwykłe miejsce. Wieczorem docieramy do Amasji. Od III wieku przed naszą erą była ona stolicą królów Pontu. Liczy obecnie ponad 90 tysięcy mieszkańców. Nad miastem na górze Harsene widać ruiny zamku i twierdzy. Miejsce to jest zamieszkałe nieprzerwanie od 7,5 tysiąca lat. Amasja leży w górach pontyjskich, w Turcji słynie jako stolica jabłek. W 306 roku święty Teodor z Amasei podpalił świątynię Matki Bogów Kybele, za co został spalony na stosie. Skalne groby królów Pontu u podnóża góry Harsene. Hattusas było stolicą Imperium Hetytów. To fragment zrekonstruowanych murów obronnych. Miasto zostało założone ponad 2000 lat przed naszą erą, a od XVIII wieku przed naszą erą stało się stołecznym miastem hetyckiego państwa. Obecnie jest tu stanowisko archeologiczne wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tak zwana Lwia Wanna w dolnym mieście Hattusas. Wejście do wielkiej świątyni w dolnym mieście. Kompleks wielkiej świątyni zajmuje obszar o wymiarach 160 na 135 metrów. Zbudowano ją w XIV wieku przed naszą erą. Stolica Hetytów była otoczona potężnymi fortyfikacjami, w których były bramy. To brama lwów. Yerkapi, czyli brama w ziemi. Tunel ma 70 metrów długości, jest poprowadzony w sztucznym nasypie o wysokości 15 metrów i długości 250 metrów. To brama od strony zewnętrznej. Nasyp, w którym jest tunel i wejście na ten nasyp. Kolejna brama, zwana Bramą Sfinksów. Brama królewska z reliefem przedstawiającym bóstwo w stroju wojownika. Brama składa się z dwóch od drzwi o parabolicznym kształcie, wewnętrznych i zewnętrznych. Niedaleko Hattusas jest skalne sanktuarium Jalizikaja, które było miejscem kultu bogów hetyckich na wolnym powietrzu. Są tu 83 wizerunki wyrzeźbione w skalnych ścianach. Relief króla Tutchalii IV, który pod koniec XIII wieku przed naszą erą zbudował to sanktuarium. Wąskie przejście między skałami do drugiej galerii.
relief przedstawiający 12 bogów świata podziemnego. Kończymy wizytę w tej części Anatolii i jedziemy do Kapadocji. Rozpoczynamy w miejscu zwanym Paszabag, gdzie można zobaczyć jedne z najbardziej charakterystycznych kominów skalnych z podwójnymi, a nawet z potrójnymi czapami skalnymi, które są unikalne nawet w Kapadocji. Te bajkowe kominy składają się z bazaltowej czapy leżącej na stożkowatym szczycie bardziej miękkiej skały, którą zwykle jest wulkaniczny tuf. W skałach wydrążono kaplice i schroniska, z których niegdyś korzystali pustelnicy. To kaplica świętego Simeona, pustelnika, który żył w V wieku naszej ery. Pod wieczór zajechaliśmy do miasteczka Avanos, leżącego nad rzeką Czerwoną. Są tu liczne warsztaty garncarskie, wytwarzające wyroby ceramiczne z czerwonej gliny wydobywanej z dna rzeki. Po bardzo wczesnej pobudce przybyliśmy na lądowisko, na którym trwa przygotowywanie balonów do lotu. Obsługa napełnia balon gorącym powietrzem, by był on zdolny wznieść się w górę. Jesteśmy już w koszu balonu i zaczynamy unosić się w powietrze. Za chwilę to samo uczyni balon stojący obok nas. Balon dość szybko wzbił się na znaczną wysokość, a pod nami roztoczył się widok na księżycowe krajobrazy Kapadocji. W tym samym czasie, jeszcze przed wschodem słońca, wzbiły się w niebo setki innych balonów. Właśnie nad horyzontem pojawiło się słońce. Kapadocja to kraina historyczna w centralnej części Anatolii, w środkowej Turcji. Kapadocja jest jednym z lepszych miejsc na świecie do lotów balonowych, gdyż od kwietnia do listopada wczesnym rankiem wieją tu łagodne wiatry, a widoki są niezapomniane. Poziomy ruch balonu zależy od prądów powietrznych, natomiast pilot balonu steruje wysokością lotu, podgrzewając powietrze lub pozwalając mu stygnąć. Dolina Miłości z charakterystycznymi skalnymi grzybkami. Balon nieoczekiwanie zaczął się szybko obniżać i grozi nam wylądowanie w dość głębokim zapadlisku. Pilot ciągle używa palnika, ale balon nadal opada.
W końcu szczęśliwie, po złamaniu tylko kilku gałęzi, udaje nam się odbić w górę i wydostać z pułapki. Większość balonów schodzi już do lądowania. Każdemu z balonów towarzyszy samochód terenowy z przyczepą, na której powinna wylądować gondola balonu. Jesteśmy już na ziemi i opuszczamy balonową gondolę. Cały lot od startu do lądowania trwał nieco ponad godzinę. Obok ląduje kolejny balon. Podjechaliśmy do kolejnej grupy tufowych skał. Jest tu formacja skalna zwana Wielbłądem. Wieś Mustafa Pasza, dawniej zwana Sinasos. Medresa Mustafa Shakira Pasz z XIX wieku. Obecnie mieści się tu szkoła licencjacka. We wsi mieszkali przez stulecia prawosławni Grecy i muzułmańscy Turcy. W latach 20. XX wieku Grecy zostali przesiedleni do Grecji na mocy porozumienia między Grecją i Turcją z 1923 roku. Kościół świętego Konstantyna i świętej Heleny z połowy XIX wieku. Niedaleko wsi Mustafa Pasza znajduje się wykuty w skale klasztor Keszlik, datowany na okres od VII do XIII wieku. Kościół świętego Michała Archanioła był używany przez miejscowych Greków do 1920 roku. Kapadocja do średniowiecza była ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa oraz miejscem narodzin idei życia klasztornego. Refektarz. W skład klasztoru wchodzi również kościół świętego Stefana. Wykopaliska w starożytnym Sobesos, założonym przez Rzymian w IV wieku naszej ery. Fragment kompleksu rzymskich łaźni. Sala spotkań o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Jest w niej bardzo dobrze zachowana mozaika podłogowa. Była tu kaplica zbudowana w VI wieku. Dolina Soganli była zamieszkana przez mnichów bizantyjskich od IX do XIII wieku. Białym kolorem oznaczono gołębniki. Gołębie były ważnym źródłem pożywienia i były trzymane dla ich jaj. Wykorzystywano także guano.
jesteśmy w kościele Karabasz z kolebkowym sklepieniem. Nazywany on jest kościołem czarnej głowy. Ledwie widoczne freski są datowane na XIII wiek. Kościół węża z XI wieku. Na zakończenie pobytu w Kapadocji krótki rzut oka na leżące wśród bajkowych kominów miasteczko Göreme i księżycowy krajobraz tej niezwykłej krainy. Konia jest ostatnim punktem na naszej trasie. Jesteśmy koło meczetu Selimiye z XVI wieku. W pobliżu meczetu jest mauzoleum Rumiego Mevlany. Żył on w XIII wieku. Był wybitnym poetą sufickim, mistykiem i teologiem islamskim. Rumi był także założycielem Bractwa Wirujących Derwiszy. Marmurowa fontanna służąca do ablucji i ogród różany z grobami derwiszy na dziedzińcu meczetu. Muzeum Rumiego Mevlany. Nad mauzoleum Rumiego wznosi się turkusowa wieża. Jego mauzoleum jest ważnym miejscem pielgrzymek.